Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, mamy do czynienia z kolejnym łamaniem prawa przez koalicję 13 grudnia. Naciągany pretekst. Panie Marszałku, oni będą wrzeszczeć. Czy mógłby Pan zwrócić uwagę, żebym ja mogła coś powiedzieć? Robicie zamach na media, teraz próbujecie zalegalizować to, co zrobiliście w grudniu, a teraz zachowują się ci Państwo jak... No, słyszy Pan jak. Mogłabym ja myślę, że Państwo posłowie reagują na to, co Pani mówi. Jeszcze nawet nie zaczęłam mówić, już zaczęli krzyczeć. Panie Marszałku, Pani, proszę. Czas pani poseł, czas Pani mija. Więc proszę mi dodać czas, natomiast bardzo Państwa proszę o spokój. Jesteście czasu w większości, nie będziecie dodam. Opowiadać jeszcze czasu, dużo głupstw. A zatem czasu jest to kolejny, nie dodam. Proszę kolejny, o kontynuowanie. Kolejny Wasz plan na to, jak dokonać różnych swoich celów, łamiąc prawo, łamiecie ustawę o Radzie Mediów Narodowych. Wymyśliliście sobie pretekst i macie naciągane ekspertyzy. Powołujecie się na przykład na pana profesora Izdebskiego, który wczoraj nie powiedział kategorycznie, że jest łamane prawo. Broń Boże, nic z czego takiego nie stwierdził. A jeden z prawników, który przyjechał wczoraj na komisję, który towarzyszył swojemu koledze z tej kancelarii, powiedział, ja tej ekspertyzy nie pisałem, ja tego nie pisałem. Proszę Państwa, to jest naciągane, to co robicie. Znajdujecie pretekst po to, żeby przejąć większość w Radzie Mediów Narodowych. Krzysztof Czabański nie naruszył przepisów ustawy powołujących Radę Mediów Narodowych, nie posiada udziałów ani akcji w spółkach będących dostawcą usługi medialnej. Krzysztof Czabański nie uczestniczy w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej lub będącym producentem programów telewizyjnych i radiowych. Jego zasiadanie w Radzie Fundacji, czyli w Instytucie Lecha Kaczyńskiego, pozostaje całkowicie bez wpływu na uczestniczenie w podmiotach prowadzących działalność telewizyjną. I to wynika z ustawy, i to wynika z faktów. Ale Państwo nagle chcecie mieć większość w Radzie Mediów Narodowych, podobno niekonstytucyjnej, podobno niepotrzebnej, podobno do zlikwidowania. Dlaczego teraz? Dlaczego teraz? Od grudnia zrobiliście skok na media publiczne, niszczycie je, wyrzuciliście kilkuset dziennikarzy tylko dlatego, że pracowali w czasie, kiedy wyście tam nie rządzili. Zrobiliście czystki i niszczycie te media. Postawiliście je w stan fikcyjnej likwidacji. I to zaczęło Wam przeszkadzać. Wasze własne łamanie prawa, wasze działania przestępcze zaczęły Wam przeszkadzać. Ponieważ spółka w stanie likwidacji powinna się likwidować, a tego nie robi. A zatem wasi nominaci partyjni w tych spółkach łamią prawo. Minister finansów podpisuje przelewy na tych spółki. To już prawie 2 miliardy złotych. Pan minister Domański wie, że łamie prawo, ponieważ przelewa pieniądze na spółki, które są w stanie likwidacji, a on je traktuje tak, jakby były normalnymi spółkami. I panu Domańskiemu to się znudziło, bo wie, że za to będzie odpowiadać. Dlatego chcecie zalegalizować swój skok na media. To samo z panią minister kultury. Jej się też nie podoba, że musi podpisywać fikcję. Dlatego są opóźnienia w przelewach pieniędzy. Dlatego przypomnieliście sobie o sprawie, która była znana od lat. O tym, że Krzysztof Czabański jest w Radzie Instytutu Lecha Kaczyńskiego, było wiadomo od lat. Ale teraz wasze przestępcze działania ścigają was. To, że przejmiecie większość w Radzie Mediów Narodowych, zalegalizujecie zarządy, przestaną być one w stanie likwidacji, przestaniecie robić tę fikcję, nie oznacza, że odpowiedzialni za to unikną odpowiedzialności. Nie, nie uniknie ani Bartłomiej Sienkiewicz, nie uniknie ani Donald Tusk, nie unikną wasi partyjni nominaci, nie uniknie pan Domański, nie uniknie pani Wróblewska. I wy także nie unikniecie. Nie, ja mówię, jak powinno być. Za działania przestępcze powinno być rozliczone. Jeżeli wymiar sprawiedliwości nie będzie podlegał koalicji 13 grudnia, będą za to, co zrobiliście z mediami publicznymi, pociągnięci do odpowiedzialności ci, którzy to robili. No przecież wiecie o tym. Dlatego teraz próbujecie to zalegalizować. Ale to jest wasz stosunek do prawa. Stosunek wasz do mediów
pokazuje to, co zrobiliście z nimi, jakie niszczycie, jak zniszczyliście archiwa i ile set ludzi wyrzuciliście. Ale teraz Tomasz Krzyżak, redaktor Rzeczpospolitej, opublikował, jak traktujecie dziennikarzy także poza mediami. Pani bardzo. Pani Kinga Gajewska wulgaryzmami. Michał Krawczyk, Koalicja Obywatelska. Zapraszam pana Michała Krawczyka z Koalicji Obywatelskiej, a pani serdecznie dziękuję.